Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś stało się przecież na koniec to, co musiało się stać, a miało się stać 2 września. Miała się u nas rozpocząć intensywna trasa promocyjna Klementyny Suchanow, autorki biografii Gombrowicza, pierwszej kompletnej biografii Gombrowicza, jak o niej mówi profesor Jerzy Jarzębski, który też dzisiaj jest naszym gościem i będzie z autorką rozmawiał. I to ja tyle. To będzie na pewno interesujące spotkanie. Dobry wieczór Państwu. No, bardzo mi jest miło, że mogę przeprowadzić tę rozmowę z Klementyną, którą znam od niepamiętnych czasów, ale ze 20 lat się znamy. I miałem okazję obserwować, jak rozwijał się jej talent. Z jednej strony talent jako poszukiwaczki faktów, dokumentów, prawdy o pisarzu. O pisarzu to głównie o Gombrowiczu, ale nie tylko, dlatego że tam wchodziły w grę jeszcze inne jakby takie poboczne wątki. Myślę tu oczywiście o Pinierze. Ponieważ Gombrowicz ciągnie za sobą cały taki niewód różnych związków, no, czasami intelektualnych, czasami związanych z biografią. Więc tym wszystkim zajmowała się Klementyna z niezwykłym, no tutaj trzeba było dużo samozaparcia i pracowitości ogromnej. Więc to jest jakby jeden aspekt jej rozwoju, a drugi aspekt to rozwój Klementyny Suchanow jako pisarki, dlatego że ona pisze niezwykle interesująco i te książki się czyta, już kilka książek, prawda, książkę pierwszą o Gombrowiczu w Argentynie, książkę drugą o politykach na Kubie, o tej grupie polityków, która zawłaszczyła, zmieniła ustrój na Kubie. Myślę tu o Fidelu Castro i jego współpracownikach. No i wreszcie trzecia książka to jest biografia Gombrowicza. No oczywiście, żeby napisać biografię Gombrowicza, trzeba mieć niesłychanie dużo odwagi. I pomyślałem właściwie od razu, że jedyną osobą, która potrafiłaby taką biografię napisać kompetentnie i tak, żeby coś z niej zostało na długi czas, jest właśnie Klementyna Suchanow. Klementyna Suchanow, która jest wyposażona w pewne umiejętności. No, dwie ręce, dwie nogi, cztery języki, prawda? I jeszcze szereg innych talentów. A do tych talentów zaliczam przede wszystkim umiejętność rozmawiania z ludźmi, umiejętność nawiązywania kontaktów, jakiś taki niezwykły talent do poszukiwań i odnajdywania ludzi, którzy wydawałoby się gdzieś zostali zniknięci, powiedzmy zakopani w jakiś no, nie pamięci, ale też i ogromnych zwałach minionego czasu, prawda, bo Klementyna Suchanow dotarła w Argentynie do takich ludzi, którzy byli wspominani w dzienniku Gombrowicza, ale właściwie nikt się nie spodziewał, że oni gdzieś jeszcze istnieją, że można do nich dotrzeć, a tak się właśnie stało w przypadku Klementyny. I tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. W tych paru słowach wstępu chciałbym o tym powiedzieć. Tu dość istotną sprawą było to, że w międzyczasie, to znaczy jakoś tak, prawda, 2 lata czy 3 lata przed premierą biografii Gombrowicza, była premiera Kronosu. Kronosu jako takiej książki, która właściwie zamyka w pewnym sensie, jest takim zwieńczeniem tego wszystkiego, co Gombrowicz mówił o sobie, mówił na rozmaite sposoby, czy mówił w rozmaitych literackich kostiumach, mówił w formie wspomnień, mówił w formie dziennika, który jest skonstruowany, który jest taką biografią zrobioną w sposób literacki i filozoficzny, a nie jest tylko
Gombrowicz w dzienniku jakimś, prawda, człowiekiem opisującym swoje przygody i przypadki swojego życiorysu. Więc to wszystko trzeba było zebrać. Do tego dołącza się korespondencja Gombrowicza z wieloma swoimi przyjaciółmi, ludźmi z rodziny i również korespondencja z ważnymi osobami w dziedzinie kultury i literatury. Więc te materiały jakby, i to nie jest akurat zasługa autorki tej książki, prawda, one narastały. To był zbiorowy wysiłek różnych poszukiwaczy, którzy odszukiwali, publikowali rozmaite materiały z życia Gombrowicza. No i teraz trzeba było kogoś, kto to wszystko zbierze w jedną narrację, w jedną opowieść. No, pierwsze moje pytanie jest banalne do bólu. Kiedy właściwie się stało tak, że zainteresowałeś się Gombrowiczem i postanowiłaś mu poświęcić tyle lat i trudów? Gdybym ja wiedziała wtedy, kiedy się z nim zetknęłam, że tyle lat mu poświęcę, to może bym uciekła od tego. Miałam lat 15, kiedy pierwszy raz zetknęłam się z jego nazwiskiem, to było w księgarni. Znalazłam dzienniki w tym czarno-białym wydaniu i to był rok 89. Ale nic nie wiedziałam na temat tego pisarza i w zasadzie dopiero niedawno sobie uzmysłowiłam, że te moje biograficzne poszukiwania już wtedy się zaczęły, bo o nim nic nie było wiadomo, ponieważ nie było go w programach szkolnych. Nauczyciele nie za bardzo mi potrafili wyjaśnić, kim jest ten pan. I ja zaczęłam poszukiwać na własną rękę jakichś informacji, których nie było oczywiście, ale po prostu tak bardzo mi się otworzyła uszy, głowa na to nazwisko i w każdym momencie jak się coś pojawiało, a zaczęło się pojawiać właśnie w latach 90., to wszystko bardzo łapczywie nawet powiem kolekcjonowałam, bo ten człowiek z dzienników mnie zaintrygował. I w zasadzie od wtedy ciągle czegoś szukam na jego temat. A jak to się dzieje, że się zaczyna myśleć o napisaniu biografii? No bo to jest takie dzieło, no, które można powiedzieć jest bliskie dziełom życia, prawda? Tu znaczenie miał Kronos. Ja wiedziałam, że jest taki dokument, bo kiedyś o tym wspomniała mi Rita, kiedy jeszcze byłam bardzo smarkata. Nie wiedziałam, że to się tak nazywa, ale powiedziała mi to w którymś momencie, nie wiem, na początku lat 2000, że jest jeszcze jakiś taki dokument i to dotyczyło tej mojej pierwszej książki i żebym z pewnymi rzeczami poczekała, bo one się jeszcze wyjaśnią. Nie wiedziałam, co to dokładnie znaczy, ale kiedy się pojawił Kronos i razem zresztą nad nim pracowaliśmy, jeśli chodzi o przypisy, to wtedy sobie zaczęłam uświadamiać, że kurczę, już tyle wiem i gdybym miała czas, gdybym miała warunki i mogła to spisać, może nie myślałam od razu aż o biografii, że powinnam to była siąść i spisać, że te przypisy są niewystarczające, że ja wiem oczywiście dużo więcej niż te przypisy mogą powiedzieć i czułam taki niedosyt, że z tą wiedzą się nie podzielę. Bardziej właśnie tutaj był ten aspekt tego, że ja chciałam się pozbyć tego, co wiem, żeby inni też już mogli to wiedzieć, aż ja miała wreszcie spokój. Więc to raczej z takiego obowiązku zaczęłam o tym myśleć. I pamiętam, że w pewnym momencie, kiedy już prawie podejmowałam tą decyzję, ciągle myślałam o tobie jeszcze, że przecież tak naprawdę ty powinieneś był to zrobić. Ja nie znam hiszpańskiego. A, no właśnie. To, że ja oczywiście spędziłem 4 tygodnie w Buenos Aires, i częściowo byłem też jeden dzień w Tandilu, więc bardzo dużo pisarzy, przyjaciół Gombrowicza, którzy jeszcze byli przy życiu wtedy, spotkałem, jakieś zeznania od nich odebrałem, od niektórych otrzymałem bardzo cenne dokumenty, ale to nie wystarczało, to znaczy Klementyna, która tu była chyba rok po mnie, czy jakoś, czy w Argentynie. Chyba rok. Mhm. Tak, była dłużej, znała hiszpański, no na początku znała go trochę, potem go znała coraz lepiej. No w tej chwili mówi swobodnie, co z podziwem obserwowałem w Buenos Aires
w czasie pierwszego kongresu Gombrowicza. Więc można powiedzieć, że tam do tego, żeby skutecznie jakby odkryć Gombrowicza argentyńskiego, trzeba było mieć pewne instrumenty. Również trochę więcej czasu niż ja mogłem mieć. Ale ja myślałam bardziej o takim, wiesz, ty miałeś dużo więcej doświadczenia z pisaniem. Ja w tamtym momencie, no miałam dwie książki, ale ciągle mi się wydawało, że jakby warsztatowo nie jestem jeszcze na poziomie, żeby się czegoś takiego podjąć. Więc to był taki, to było to wyzwanie. Dlatego ja na początku pracy, nie pisania, tylko pracy, wymyśliłam sobie całą formę tej książki najpierw, żeby nie pisać tak w ciemno i potem nie wracać i nie przerabiać, tylko żeby od początku mieć klarowną wizję tego, co chcę, jakim chcę pisać językiem, jak to ma być podzielone, jak to ma być skonstruowane. I dopiero jak mi się udało tą koncepcję wynaleźć, wtedy poczułam, że okej, mogę to zrobić. Ale właśnie myślałam, że nie będę w stanie, że tego mi będzie brakowało. No, tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. Biografia, znaczy taka rzeczywiście pełna biografia, duża biografia, to jest taki typ dzieła, który różni się bardzo mocno od tych nawet wielkich czasami tomów zawierających interpretacje tekstów Gombrowicza. Te interpretacje są oczywiście bardzo często cenne, ale one mają jedną cechę, która odrzuca od nich taką, powiedzmy, normalną publiczność. To są dzieła naukowe, to są dzieła akademickie, które najczęściej odkrywają w Gombrowiczu to, co można w jego pisarstwie czy w jego postawie zaliczyć do, czy porównać do najnowszych jakichś trendów metodologicznych. Jest bardzo dużo takich dzieł, które Gombrowicza przymierzają do coraz to nowych szkół badawczych, ale one często nie tworzą jakiegoś obrazu osoby. To znaczy to jest tak, że z pewną radością badacze odkrywają, że on jest najpierw strukturalistą, potem poststrukturalistą, później dekonstrukcjonistą, później no i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, zwolennikiem studiów nad społecznymi aspektami kultury Pierre'a Bourdieu. Znaczy to wszystko są bardzo specjalistyczne tematy. Tymczasem zwykły czytelnik chce przede wszystkim kontaktu z autorem. Jeżeli ten autor jest oczywiście godny tego, a Gombrowicz jest pod każdym względem godny, ponieważ jest niezwykle ciekawą osobowością, która miała również niezwykle ciekawy życiorys. Więc to, co ty zrobiłaś w tej chwili, to jest otworzenie Gombrowicza przed czytelnikami, którzy są zainteresowani jego przypadkami życiowymi. To znaczy mają potem materiał do lepszego rozumienia jego tekstów. To prawda. Ja zupełnie odrzuciłam od początku, znając doskonale to całe środowisko gombrowiczologów i te studia, wplatanie ich w tekst biografii, ale przede wszystkim dlatego, że już sama na przestrzeni swojego życia, które nie jest jeszcze takie wcale strasznie długie, ale już wystarczające, widziałam, jak te teorie powstają, jak ten Gombrowicz jest zagarniany przez jakieś szkoły, a potem pojawiają się następne i tamte pierwsze stają się już nieaktualne. A ja chciałam, żeby to była książka, która będzie jeszcze przez dekady funkcjonowała, która będzie po prostu mówiła o człowieku, go pokazywała, opisywała warunki, w jakich żył, okoliczności historyczne, czy jakieś tam związane z kulturą, czy czymkolwiek, jakimiś konwenansami, erotyką, towarzyskimi układami. A te studia, gdybym je wciągała do tej opowieści, one by zaktualizowały tę książkę szybko. I to czasami się pojawia jako zarzut ze strony głównie takich akademickich postaci. Na szczęście czytelników zwykłych to nie zraża. Tak,
To była kwestia wyboru, albo postawić na bardziej taki akademicki styl i stwierdziłam, że nie, że tego jest wystarczająco dużo, że ja chcę po prostu dotrzeć do ludzi, a przede wszystkim myślałam o ludziach młodych, którzy jeszcze nie znają może tak bardzo Gombrowicza, a chciałabym, żeby się z tą postacią zapoznali i żeby się wciągnęli, wkręcili w to. No teraz tak, oczywiście to jest w wypadku Gombrowicza, zajmowanie się jego życiem jest bardzo trudne, dlatego że najpierw mamy do czynienia, to są trzy okresy, prawda, według Kronosu, trzy okresy życia Gombrowicza. Jeden to ten okres polski przed pierwszą, drugą wojną światową, znaczy przed pierwszą, no również, prawda. I ten pierwszy okres jest trudny do zrekonstruowania, dlatego że już prawie nikt nie żyje z tych ludzi, którzy mogliby się wypowiadać na ten temat. I ostatni no, umierali na naszych oczach niedawno, tak jak profesor, jak Janusz Udrowąż-Pieniążek na przykład, który zmarł niedawno, a który no, znał Gombrowicza osobiście. Więc tu są tego rodzaju problemy. Jeśli idzie o Argentynę, to oczywiście dochodzą problemy związane z odległością, no nie tylko już utrudniającą badania w sensie czysto materialnym, ale także odległością w sensie kulturowym, prawda? Tam trzeba zanurkować w kulturę argentyńską, jakoś ją spróbować zrozumieć i potem coś z tym zrobić, prawda? No i wreszcie nadchodzi ten ostatni okres europejski, kiedy on wraca najpierw do Niemiec, potem znaczy najpierw właściwie do Paryża, prawda, na parę dni, później do Niemiec, później znowu do Francji, ale na Lazurowe Wybrzeże. I tu tych materiałów jest jakby więcej, ale tam pojawiają się innego typu problemy. Powiedz mi właściwie od czego, bo no wiem, że zaczęłaś od okresu argentyńskiego, bo tego owocem była książka. Ale w jakiej kolejności powstawała biografia? Zupełnie chronologicznie. Od Litwy, od rodziny Gombrowiczów, gdzieś tam od XVI wieku. Od tego zaczęłam, ale z tych wszystkich trzech okresów, ponieważ argentyński był mi najbliższy przez lata i właśnie ten najdalszy, najbardziej obcy był mi właśnie paradoksalnie najbliższy, z nim nie miałam problemu i nie obawiałam się, ale najbardziej się bałam tego polskiego, pierwszego. Mhm. Dlatego właśnie, tak jak mówisz, że nie ma świadków, że jestem zdana już tylko na te relacje, które są dostępne wszystkim innym i które już były nieraz opracowywane. I co ja jestem w stanie jeszcze z tego zrobić? A jakby te relacje, które dotychczas były, nie zadowalały mnie jako pisarki, biografki, czy nie wiem, jakkolwiek to ująć, człowieka. Ja chciałam coś innego i... A największym problemem jeszcze z tego okresu to było to dwudziestolecie, dlatego że jest tak najbardziej zmitologizowane w historii literatury. I tu byłam prawie w rozpaczy, że nie będę w stanie się przejść przez te różne historyjki kawiarniane, ziemiańską, która jest już taka tak strasznie wyeksploatowana. Więc tu na tym etapie musiałam uruchomić niezwykłą pomysłowość co do nowych materiałów, bo już tak jak mówię, ludzi nie byłam w stanie znaleźć, nikt nie mógł mi za bardzo opowiedzieć. Więc ten wysiłek, który trzeba było skierować, był w stronę poszukiwania innego rodzaju źródeł, nie tych, które przez wszystkich były używane, bo na ich podstawie właśnie tworzono te historyjki, które mnie już denerwowały. Ja nie lubię bardzo takiego pisania poprzez anegdoty, tylko i wyłącznie śmiesznostki. Ja zawsze się staram docierać gdzieś tam głębiej. I tu no, zupełnie klasyczna metoda, czyli przeglądanie skrupulatnych gazet okazało się bardzo, bardzo dobre. Potem sczytywanie różnego rodzaju pamiętników z tej epoki, dzienników, nawet takich postaci pobocznych często, bo bardzo ciekawe z tego wynikały różne takie scenki socjologiczne czasami, czasami towarzyskie. Także jest taka pula również rękopisów, na przykład w Bibliotece Narodowej zdeponowana. To są wspomnienia ludzi, które też są niepublikowane. Tam też część smacznych historii się znajdowała, filmy, kroniki i masę zdjęć.
rekonstrukcja przestrzeni, bo ta książka jest pisana, jest podzielona na 10 takich części i one po kolei nas przeprowadzają nas przez życie Gombrowicza poprzez miejsca, w których on mieszkał, przebywał. I dla mnie kluczem do każdej części, do rozpoczęcia każdej historii była topografia, dlatego studiowałam bardzo dokładnie mapy, mapy były dla mnie kluczowe. Przy tych mapach też były różne ciekawe historie, które musiałam konsultować czasami z historykami i zdjęcia. Potem te zdjęcia trzeba było dopasować do tych map. Tutaj też wychodziły jakieś niekonsekwencje, jakieś przekłamania, bo to były głównie mapy Warszawy w tym momencie, te przedwojenne. Więc poznałam doskonale Warszawę w tym okresie, w okolicach pierwszej wojny i przed drugą wojną. Widziałam, jak to miasto się rozwijało. Tam jest bardzo dużo takich smacznych historyjek, ale to już Państwo sobie w książce wyczytają, bo ten materiał taki materialny, który opisuje to, jak żyło się w tamtej epoce, co się czasami nawet jadło i tak dalej, jest tam w tej książce, mam wrażenie, bardzo bogaty właśnie dzięki tym materiałom, które powynajdywałam. I ten okres wydawał mi się najtrudniejszy, największym takim wyzwaniem, a potem się okazało, że sprawi mi właśnie największą przyjemność, taką badawczą, że tutaj najbardziej się mogłam wyżyć właśnie przy tej Polsce. Ta Polska wydawała mi się najmniej mi znana, a potem się okazała właśnie jednocześnie najciekawsza. Ten okres europejski rzeczywiście przedstawiał problemy, ale innego rodzaju, to znaczy głównie takie, że większość tych świadectw przechodziła poprzez medium w postaci wdowy, czyli nadawany był temu już pewien kierunek, czasami nawet interpretacyjny. Ja musiałam stworzyć jakąś inną perspektywę, nie mogłam przyjmować tylko perspektywy wdowy, to nie jest moja perspektywa, więc musiałam szukać gdzieś po obrzeżach takich innych ujęć, które pozwolą mi zobaczyć tego Gombrowicza, nie tylko Gombrowicza, Rity Gombrowicz. No ale to już było wyzwanie innego rodzaju, poza tym Rita bardzo też chętnie pomagała tutaj. Więc to było bardziej zbudowane w przeciwieństwie do tego polskiego okresu, gdzie nie miałam w ogóle ludzi, to tutaj właśnie bardzo było na ludziach oparte. I teraz czasami słyszę od czytelników, że mówią, że ten okres przedwojenny jest taki fantastyczny, tak fajnie opisany, a są tacy, którzy przychodzą i mówią, że wolą drugi tom. I to jest w ogóle bardzo zabawne dla mnie, bo ta książka powstawała jako całość. Ja nie miałam pojęcia, że na początku, że wydawca podzieli to na dwa toma, a teraz są takie sytuacje, że przychodzą czytelnicy i mówią, a ja wolę ten pierwszy tom, a drudzy przychodzą i mówią, a ja wolę ten drugi tom. Ale jest zabawne właśnie widzieć to, jak ludzie różnie reagują, ale często jak mówię o tym pierwszym tomie, jeśli się im podoba, to podobają mi się jakby te upodobania idą w tą samą stronę, w którą moje szły i tutaj tak częściowo znajduję satysfakcję właśnie, że się jakoś udało dotrzeć też poprzez to moje ujęcie do tych ludzi, że ich to jakoś porusza. Jest też troszkę takich osób, które na przykład jest jedna taka pani 90-kilkuletnia, która mieszkała w Warszawie w tamtych czasach, zna ten Instytut Propagandy Sztuki na przykład, zna jakieś tam inne lokale, które wymieniane są, w kawiarnie, w których Gombrowicz przesiadywał, teatry, co grały, bo ona jest osobą bardzo teatrem zainteresowaną, Janina Ludawska, która mieszka w Sztokholmie. I ona na przykład to przeczytała i mówi, że to jest niesamowite, jak zaczyna widzieć tą Warszawę, to jej miasto, jej własne, że właściwie odbyła podróż w czasie. Się zanurzyła tam naprawdę, bo tam jest i o tramwajach, i o chodnikach, i o obszczanych podwórkach na ulicy Kruczej, i o pierwszym samolocie, który leciał nad miastem podczas pierwszej wojny niemieckim. I różne takie szczególiki z życia miasta. Także ona ostatnio napisała do mnie właśnie taki wzruszający list o tym, jak to ją przeniosło i jak bardzo żywo to zagrało w jej głowie. To jest bardzo takie niezwykłe przeżycie dla autora, kiedy ma jednocześnie znajduje świadka w pewien sposób tamtych czasów, który poprzez książkę się jakby przenosi do tego swojego, tych lat młodości. No i tu następuje coś bardzo spektakularnego u Gombrowicza, to znaczy ta przeprowadzka na drugą półkulę i właściwie cała metodologia pisania się zmienia. No musi się zmienić. Mojego pisania o nim, czy jego pisania? Musi się zmienić dlatego, że chociażby, że
kontekst jest tak obcy dla Polaków, że ja muszę znaleźć jakiś sposób przyswojenia go czytelnikowi i zapoznania z tymi licznymi nazwiskami obcymi, żeby czytelnik zrozumiał, kto jest tam ważną postacią, kto jest mniej ważną, kto ma wpływ na coś, dlaczego na przykład to, że on nie ugina się pod Wiktorią Ocampo ma takie znaczenie dla jego kariery argentyńskiej, bo trzeba jakoś dobrze określić to, kim ta Wiktoria Ocampo była. Także sama topografia tego miasta, żeby zrozumieć, gdzie Gombrowicz mieszka, jak on jest usytuowany, czy jemu się wiedzie właśnie, czy jemu się nie wiedzie. Jakie znaczenie ma Banco Polaco w ogóle w tej całej sytuacji? To rzeczywiście to miłośnictwo mapek jest bardzo istotne, dlatego że ja mówię to z pozycji kogoś, kto również robił taką mapkę centrum Buenos Aires i miejsc gombrowiczowskich. To jest bardzo ciekawe, bo że on mieszkał w takiej bardzo, można by rzec, zdecydowanej okolicy. Nie w całym Buenos Aires, w różnych miejscach. Buenos Aires jest bezkresne. To jest miasto, które miało ostatnio, jak tam byłem, to miało 13 milionów ludności. W tej chwili jest na pewno większe. Gombrowicz, można powiedzieć, układał swoje takie miejsca, w których bywał i w których mieszkał, gdzieś w okolicach ulicy Corrientes. To jest taka jedna z najważniejszych ulic w centrum Buenos Aires, w tamtych pierwszych czasach jeszcze z tramwajem po środku, no potem te tramwaje zostały zlikwidowane. Mieszkał nieopodal, na północ od Corrientes, na ulicy Venezuela, a z kolei pracował na południe od Corrientes, Banco Polaco. Bywał w takich knajpach na Corrientes we Fragacie, ale też bywał w takiej knajpie, która była w takiej, nie wiem, może kawiarni raczej powiedzmy, która była dwie przecznice, chciałem powiedzieć, w dół, na południe, prawda, od Corrientes. To się nazywało Bar na Warzie, no ale to już mniejsza. W każdym razie tam, jak się idzie po śladach Gombrowicza w Buenos Aires, to idzie się bardzo po takiej mapie, która jest ograniczona, bo w Polsce może mniej. W Polsce on jednak bywał w różnych miejscach, w różnych miastach. Spędzał wakacje w Zakopanem gdzieś, prawda, w Wiśle. Czy w Sopocie, prawda, no również w jakichś miejscowościach na wschodzie, w Jaremczu, w Worochcie, o ile pamiętam. Więc Polska jakby widział z innej perspektywy niż Argentynę, która była widziana jakoś tak z bliskiego dystansu. No i jeszcze istniał Tandil, istniało jeszcze parę miejscowości, które Santiago del Estero, gdzie bywał, ale jeśli idzie o Buenos Aires, to miałbym wrażenie, że to jest taki nierozległy teren, gdzie on się... Tak, on mieszkał cały czas w centrum, w takim starym centrum, wokół Pałacu Prezydenckiego, zwanego Casa Rosada. Czyli jeśli dochodziło do jakichś wydarzeń historycznych w Argentynie, a były tam różne, miały tam miejsce rewolucje, to się wydarzało prawie na jego oczach. Tylko raz zapuścił się, ale to z biedy zupełnej, z biedy, ale też trochę uciekając przed środowiskiem polonijnym. Wtedy, kiedy jeszcze poszukiwano ochotników, którzy by jesienią 39 pojechali do Europy, żeby walczyć, on wtedy zniknął właśnie na ulicy Bacacay, tej słynnej ulicy, od której potem się bierze tytuł opowiadań, powojennego wydania tych opowiadań. Więc on mieszka cały czas na jakiejś takiej ograniczonej przestrzeni. Zresztą w Warszawie tak samo mieszkał,
tak, żeby zawsze na piechotę móc dojść do kawiarni. On zawsze szedł na piechotę, wracał w nocy. I tak samo taki sobie światek stworzył w Buenos Aires. Też taki familijny, można powiedzieć, że tu mieszkam, tutaj jem, a tam spotykam się ze znajomymi. Ten bank, w którym zaczął pracować, to też było to dokładnie w tej samej okolicy, wszystko na piechotę do przejścia. Do Retiro też mógł na piechotę dojść spokojnie. Także do dworca Retiro, do okolic, do portu, gdzie lubił przebywać i podrywać chłopców. Więc stworzył sobie tam taki światek w tej metropolii, w tym ogromnym mieście, które jest rozrastającym się potworem. On sobie stworzył taki swój światek. Jest po prostu coś, co można nazwać Buenos Aires Gombrowicza. Można dokładnie prześledzić jego uliczki. Tam na mapie w książce są zaznaczone. A jednocześnie one się ciekawie nakładają na mapkę literacką Argentyny, czyli tych postaci, z którymi się krzyżuje cały czas, z Borgesem, właśnie z Ocampo, z tym całym środowiskiem. Sabato. Okazuje się, że oni wszyscy po prostu właściwie poruszali się w tym samym wycinku miasta, pewnie krzyżując nieraz swoje ścieżki, a jednak nie dochodziło pomiędzy nimi do żadnych interakcji. To znaczy interakcje, jeśli tylko nastąpiły, były nieliczne i kończyły się spięciem i odrzuceniem Gombrowicza przez to środowisko, a Gombrowicza jakby zupełną niezgodą na to, żeby się przed kimś uginać, prosić. Bo on tam przyjeżdża jako Polak. Jako Polak jest nawet nie Europejczykiem, bo dla nich tam Europą jest tylko Francja i Anglia, ewentualnie przodkowie włoscy. No Niemcy powiedzmy też. Tak, Niemcy, ale inaczej. Jakby jeśli chodzi o kulturę, to Francja i Anglia. To są te, które mogą dodawać snobizmu postaci, tak? Niemieckie to już działa inaczej. Więc nie ma nic do zaoferowania, nie ma, jego książki nie są przetłumaczone na francuski, nie może niczym zabłysnąć, jest w sytuacji kompletnie niekorzystnej. Jedyne, co dodaje mu jakiegoś takiego pieprzyku, powiedzmy jego losowi, to, że jest Polakiem i że Polska była zaatakowana i jakby w tych pierwszych dniach wojennych Argentyńczycy o tym wiedzieli i często, znaczy zdarzały się takie sytuacje, że z tego powodu pomagano mu, a to dokładano mu dodatkową szynkę do kanapki, a to tam ktoś go przygarnął, więc tylko tyle, ale to na takim poziomie ulicznym można powiedzieć, że on wzbudzał litość, natomiast w środowisku literackim w ten sposób nie był w stanie. I startując z takiej pozycji nikogo, nie uczynił żadnego kroku, żeby się jakoś wkraść w łaski tych ludzi, żeby znaleźć dla siebie miejsce. Licja Jean Grande opisywała taki wieczór, kiedy ona zaprosiła do siebie pewnego Argentyńczyka, który był, no, można powiedzieć, ważnym człowiekiem, jeśli idzie o subwencje dla pisarzy. I on mógł Gombrowiczowi załatwić jakąś właśnie takie stypendium. Alicja Jean Grande liczyła na to, że Gombrowicz oczaruje tego człowieka. Tymczasem Gombrowicz milczał ponuro przez cały wieczór i tamten wyszedł i powiedział, że nie chce o nim słyszeć w ogóle. Więc ta przekora gombrowiczowska działała również w ten sposób. No, tu oczywiście przy okazji mogę powiedzieć tak, że ja jeszcze widziałem i rozmawiałem z Alicją Jean Grande za jej życia, prawda? Ale ona w rok później, już kiedy ty byłaś, już nie żyła, więc to było takie chwytanie ostatnich kontaktów możliwych. No, biorąc pod uwagę, ile lat minęło, to by się chyba udało ze wszystkimi, którzy pozostali przy życiu, nawiązać tak. Kontakt. Tutaj jeszcze wracając do tej bezkompromisowości Gombrowicza, pamiętasz Adolfo de Obieta, jeden z tych takich młodych ludzi, którzy wokół niego się kręcili w czasie wojny i przy okazji wydania argentyńskiej Ferdydurkę, mówił zawsze o tym, że ludzie piszą podręczniki tego, jak się dobrze zachowywać i ileś tam sposobów na to, żeby dobrze wypaść. Gombrowicz mógłby napisać książkę o 1000 sposobów, jak źle wypaść, jak się nie zachowywać. Także z tego był znany i to co ty mówisz, tak, ale to raczej przypadkiem i nieinteresownie.
A ta sytuacja, o której mówisz, to już są lata 60. Alicja Dziengrande jest na tym etapie już, kiedy on próbuje znaleźć wydawcę na dzienniki. To pokazuje jak, ale to już jest inna sytuacja, bo on już jest wydawany w Europie w tym momencie, albo zaczyna być wydawany. Natomiast on się dokładnie tak samo zachowuje, a nawet gorzej, w momencie, kiedy powinien właśnie wyjść z czymś, jakoś popromować, tak, jakoś znaleźć sobie jakieś wejście, ale nic z tego. No zaraz, ale jednak publikuje te Aurorę, Pismo Ruchu Oporu. W 47. Ma te odczyty w kawiarni Fray Mocho. To jednak jest próba wejścia w środowisko. Tak, ale na swoich warunkach. On, zakładając to pisemko to pisemko polegało na tym, że ono wyśmiewało się z establishmentu artystycznego Argentyny. No i w ten sposób, no jak miałby zaskarbić sobie u nich jakieś, no nie było szansy. Wyśmiewał tam Victoria Campo, wyśmiewał cały styl, wyśmiewał to, że naśladują Francuzów, że myślą tylko o Valerii i nie wiadomo co. No i w ten sposób promował Ferdy Durkheim poprzez skandal. No ale to jest taktyka pisarza awangardy. Pisarz awangardy zawsze musi atakować jakąś wybraną grupę tych starców, tych, którzy stoją na przeszkodzie do opanowania świata, z myślą o tym, że obali ich autorytet. Tylko że on już ma wtedy ponad 40 lat. Jest młodym pisarzem awangardy. Musi tam, startuje tam. Do Argentyny przyjeżdża, ma lat 35, a mówimy o roku 47. Więc on już jest po 40, a ciągle funkcjonuje jako jakiś młokos, który musi dopiero wejść i się wykazać. No ale tak, ale on to umiał robić. On to umiał robić, niewątpliwie. Przecież zresztą mówił o tym, że dopomagała mu jego fizyz, prawda? Tak. To, że wyglądał młodo, że nikt nie wierzył, że ma tyle lat, ile miał naprawdę. Więc no, tu jest oczywiście, tu jest właśnie problem dla biografa, który musi zajrzeć w te relacje międzyludzkie, które się wytwarzały między Gombrowiczem a jego przyjaciółmi czy wrogami. Wrogami, prawda? W Buenos Aires czy w Argentynie w ogóle. To jest bardzo, wydaje mi się, jednak specyficzna i trudna materia. To jest taka materia, która jej trudność polega na tym, że obrosła w niezwykłą ilość anegdot. I to anegdot, które są powtarzane w różnych wersjach. I trzeba umieć dojść do tego, po pierwsze, czy ta anegdota w ogóle ma jakieś podstawy faktyczne, a potem, jeśli jest ich ileś, to która z nich jest najbliższa prawdy. Bo i też wokół na przykład samej kolacji z Borgesem są różne relacje. Sam Borges na przykład o Gombrowiczu mówi rzeczy sprzeczne. Raz się przyznaje, że go czytał, raz, że nie. Także trudno się przedrzeć przez to. I wtedy właśnie powstaje pytanie, która wersja Borgesa na przykład jest prawdziwa, która jest nieprawdziwa. Ja raczej sądzę, że te, które są wymawiane, im bliżej faktu są wymawiane, tym są bliższe prawdy, a człowiek, który ma już tam, nie wiem, powiedzmy mówi o tym w 70 którymś roku, o rzeczach z roku 40, to, że już powiedzmy, może się odezwać tutaj na przykład demencja starcza, tak? No, pod uwagę demencji starczej. Czasem trudno się przebić przez ten materiał. Przynajmniej jest coś takiego, że pewne zdarzenia życiorysu obrastają w komentarz, który jakby przyrasta do tej sytuacji. I potem ktoś, kto opowiada swoje własne rzekomo przeżycia, wcale nie opowiada ich tak jak to było, tylko tak jak, nie wiem, ja miałem wrażenie, czytając często jakieś, powiedzmy, opowieści Żydów, którzy chodzili do szkoły, do szkoły w Drohobyczu, kiedy tam wykładał Schulz, że oni czytali wszyscy Ficowskiego
i mówią Ficowskim, to znaczy, że tam nie było jakichś indywidualnych spostrzeżeń dotyczących Schulza, tylko wszyscy mówili, no tak, taki mały, nieśmiały, opowiadał nam bajki, ale jakie bajki? Tutaj prawie nikt nie wie, już nie pamięta. Dwie osoby chyba poznałem, które były w stanie powiedzieć, o co tam chodziło w tych bajkach. No więc chyba podobnie może być z Gombrowiczem. Tak, tak, tutaj jest w ogóle... Trzeba znaleźć jakiś sposób na pracę z ludźmi bądź z materiałami, które dotyczą właśnie pamięci. To jest coś takiego trudnego do wyłożenia. To jest może raczej praca, trochę taka właśnie weryfikacji można dokonywać trochę poprzez właśnie fakty, daty, zderzenie z jakimiś innymi materiałami, które mogą coś tam dopowiedzieć, ale w wywiadach na przykład kwestia pamięci jest właśnie bardzo często w tych wywiadach, zwłaszcza argentyńskich, nakładały się na te, na każdą opowieść nakładała się legenda Gombrowicza. Już nie sam Gombrowicz, tylko po prostu jego legenda krążąca po mieście. Jakby mało osób było w stanie powiedzieć coś konkretnego, przytoczyć jakieś fakty i sytuacje mające miejsce. Jak się zna ten zbiór anegdot, to się już je rozpoznaje szybko w rozmowie, w tych opowieściach. A trudno było wyciągnąć jakieś sedno. Te rzeczy prawdziwe, one padały czasami mimochodem tak już na tak zwanym offie. Mhm. To znaczy najczęściej w pierwszym momencie, zwłaszcza wśród Polonii, jak przychodziłam, mówiłam, że szukam rzeczy na temat Gombrowicza, to pierwsze wyrywało się takie zdanie. A, Gombrowicz, okropny człowiek to był, albo coś w tym stylu. A potem próbowali już poprzez, ponieważ to już było 40 lat później, 50 lat później, to już próbowali mówić, no że tak, że wielki pisarz i tak dalej, jakby już doceniając jego dorobek, ale personalnie, prywatnie to on był bardzo niechętny. Czyli powtarzali takie encyklopedyczne formułki, które nic mi nie dawały, bo nie były mi potrzebne, ale bo znam je skądinąd, ale ten ton właśnie taki pomiędzy tą oficjalną wypowiedzią przed a po, on czasami dużo pokazywał. Na przykład z panią Marią Świeczewską, jedną z takich Polek, które dokarmiały Gombrowicza, które organizowały dla niego kurs w filozofii w swoim domu, żeby mógł zarobić troszkę grosza po tym, jak rzucił pracę w Banku Polakom. Główna waluta to były jednak wypieki i wiktuały, które panie przynosiły na ten kurs. Ale też bezwzględnie Gombrowicz wyciągał kapelusz i zbierał później peso do jedno do drugiego. Ona też miała oficjalne takie wersje. Znasz panią Marię, znałeś ją również. To była niezwykła postać. Ona była często odwiedzana przez Polaków i nagabywana o Gombrowicza, ale to w takich momentach, kiedy właśnie o nim nie rozmawiałyśmy, bardzo ciekawe rzeczy wychodziły, które mi dopowiadała. Właśnie wtedy, kiedy tak naprawdę ja z nią nie przeprowadzałam żadnej zawodowej rozmowy. To wtedy się pojawiały takie ciekawe historie, na przykład o tym, jak jej matka przyjechała do dzieci, zajmować się dziećmi, miała dwóch synów wtedy. Wyjeżdżali razem na wakacje i Gombrowicz kilka razy wyjechał razem z nimi, po czym pani Maria wracała do Buenos Aires, bo prowadziła firmę, a Gombrowicz został w jakimś wynajętym domku razem z jej matką, z małymi chłopcami i gdzieś tam w tym domu miał swój osobny pokoik. I ta matka na przykład, opowiadała mi pani Maria, skarżyła się, że po nocy miał jakieś wizyty dziwne. I później pani Weissowa, tak się nazywa, nie chciała już z Gombrowiczem nigdzie nie wyjeżdżać na wakacje, bo była bardzo taką pruderyjną, ortodoksyjną panią katoliczką. I to wychodziło tak zupełnie na boku, w takich gdzieś to, zupełnie nie w głównym nurcie. On po prostu był somnambulikiem, czy... Miał nocne wizyty. Miał nocne wizyty. Ale zaraz, on miał. On miał nocne wizyty, a ona była bardzo z tym zgorszona. Powiedziała, że w związku z tym, że nie będzie z nim już wyjeżdżać nigdzie na wakacje, żeby nie zostawiać jej z nim. No i teraz jest, przechodzimy do tego, co było takim, można powiedzieć, reklamowym chwytem wydawnictwa, które chciało jednak sprzedać jak najwięcej Kronosu, bo mowa o Kronosie w tej chwili będzie. Kronos miał odsłaniać tajniki erotycznego życia Gombrowicza, odsłonił je w bardzo niewielkiej mierze. Jakkolwiek, jeżeli się do tego przyłoży narzędzia interpretacyjne, to wiele możemy się dowiedzieć o tym. Jak właśnie opowiedziałabyś tę
historię o erotyce Gombrowicza, bo ona jest dość dramatyczna historią miejscami. Kronos... Żeby zacząć od tego najpierw, Kronos pokazuje nam listę, tak jakby w zasadzie indeks postaci, z którymi Gombrowicz się spotyka, bo tam jest taka osobna rubryka na życie erotyczne i tam pojawiają się imiona, nie nazwiska, tylko zawsze imiona, czyli Osvaldo, Antonio, Jorge. I ta lista idzie tak. Ona pokazuje na przykład, że ci chłopcy się często zmieniają. Są takie krótkie okresy, kiedy tam przez kilka miesięcy mogą się powtarzać, ale potem się wymieniają. To się zgadza z tym, co powiedziała Rita Gombrowicz, że Witold preferował relacje jednostkowe. To znaczy on nie był człowiekiem, który w ogóle chciał tworzyć relacje, związki dłuższe, że jego satysfakcjonowało jednorazowe spotkanie z daną osobą erotyczną i tyle. Więc to, że ten Kronos pokazuje czasami, że jest jakaś taka powtarzalność, jest ciekawe. Właśnie tutaj poznajemy tego człowieka. Było kilka takich relacji, które wyniknęły, na przykład z Alejandro Rusowiczem, najpierw zaczynające się właśnie od erotyki, a później przekształcone w przyjaźń. Mieszkali razem przez kilka lat w jednym mieszkaniu, wynajmując osobne pokoje, ale blisko siebie i działając trochę na zasadzie takiego tandemu. I później zdarzyły mu się też kilka razy takie relacje, które trwały dłużej, ale już w zasadzie w tych latach 60. pod koniec życia w Argentynie one były już bardziej takie, powiedziałabym, sponsorskie, to znaczy on sponsorował, on płacił i ktoś do niego co niedzielę przychodził, w tym ostatnim okresie to było Antonio. I ten dramatyzm erotyki Gombrowicza polega na tym, że ona jest zagmatwana, nie jest jednoznaczna. Znaczy on zawsze mówił i oburzał się bardzo, kiedy mówiono o nim, że jest homoseksualistą. Nie dlatego, że nie miał takich incydentów, a nawet nie incydentów, tylko więcej incydentów, ale dlatego, że on twierdził, że jego seksualność jest zupełnie inaczej zbudowana. Ona nie jest zbudowana na linii kobieta-mężczyzna, tylko ona jest zbudowana wokół młodości. Dla niego było obojętne w pewnym sensie, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, tylko jemu chodziło o urok młodości, o pewien czar, pewną poezję, która wydarza się tylko pomiędzy jakimś 15 a 18, 17 rokiem życia. Przepraszam, to był pedofilem. To się nie nazywa już pedofilią, bo od 15 roku życia w większości krajów, a na przykład w Argentynie od 13 roku życia, uznaje się, że to jest wiek, kiedy człowiek może zdecydować już o swojej seksualności, ten jak próg zgody to się nazywa. W Argentynie on do dzisiaj jest ustalony do 13 roku życia. To znaczy, że osoba dana jest w stanie już podjąć decyzję na temat życia seksualnego. I to się nazywa wedle medycyny efebofilia. To już nie jest pedofilia. To nie są dzieci, tylko to jest po prostu dorastająca młodzież, która ma już swoją seksualność. On twierdził, że osoba 20-letnia jest już za stara dla niego, że jakby to już jest wiek przekwitania. I był poszukiwaczem, miał takie dwie sytuacje bardzo mocne erotycznie. To były pierwsze lata wojenne w Buenos Aires i tutaj pojawia się taki ciekawy rys Gombrowicza, dlatego że on z zasady był człowiekiem tchórzliwym, a tylko w tym życiu erotycznym był skłonny do ryzyka. Znaczy w Polsce od 1932 roku akty homoseksualne nie były karane. Nie były karane po prostu. Uznano w kodeksie karnym, że to nie jest wykroczenie. Natomiast w Argentynie... Były piętnowane przez społeczeństwo. Tak, aczkolwiek nie były karalne. Nie były karalne. Nie pociągało się za to do odpowiedzialności. Nie dlatego, że to akceptowano, tylko dlatego, że uważano, że to jest choroba, za chorobę nie można karać. To było tak interpretowane. Natomiast w Buenos Aires to było podane wielkiemu ostracyzmowi. Nam się wydaje bardzo często z perspektywy polskiej, że Buenos Aires to tango, erotyka i nie wiadomo co, no, a tam były dużo gorsze warunki dla niego. Samo przejście się dwóch mężczyzn po mieście razem, chociażby po prostu normalne przejście, rozmawianie ze sobą było czymś podejrzanym. Także
odbywały się polowania na homoseksualistów na ulicach. Była bardzo duża nagonka policji miejskiej i Gombrowicz kilka razy trafiał zresztą na komisariat w sytuacji, kiedy był tam uchodźcą wojennym. On był tam na zasadzie wojennego uchodźcy, akceptowany i nie miał paszportu, ale dostał dowód osobisty, który pozwalał mu na przebywanie w tym miejscu, ale wciąż z paszportem polskim, czyli był takim troszeczkę bezpaństwowcem, takim nie wiadomo kim na ten czas. I mimo tego on podejmuje to ryzyko i tak się bardzo w tej erotyce zanurza, ale potem ma taki okres drugi w Berlinie, kiedy trafia do Europy w 1963 roku, kiedy przyjeżdża na stypendium, które zdecyduje o tym, że już nie powróci do Argentyny, zostanie w Europie. I tam ponownie zanurza się w takie życie erotyczne berlińskie, gdzie ten homoseksualizm już od czasów tam Hitlera jest wciąż w kodeksie uznawany też za czynność karną. Ale jest taka zasadnicza różnica, o której on pisze głównie w listach do Jeleńskiego, z Jeleńskim szczerze o tym mówi, że w tym Berlinie nie było żadnej poezji, on to nazywa. To znaczy on w Argentynie w tych relacjach erotycznych odnajdywał jakiś dodatkowy, metafizyczny, poetycki element, a sama jakby mechaniczność taka, którą zastał w Berlinie, bardzo go zniesmaczała. Więc w tym sensie on się bronił w listach do Gomeza z kolei, że on nie jest żadnym homoseksualistą, tylko że on bywa homoseksualistą. Zresztą tam w książce, jeśli Państwo już czytali albo przeczytacie, zobaczycie, że tam jest sporo też jego relacji z kobietami, dużo historii na ten temat. Także jednocześnie był też mizoginem na przykład, który potrafił z pewnymi kobietami mieć bardzo ciekawe, głębokie relacje. Także to jest bardzo taka skomplikowana jednostka. Nie da się Gombrowicza tak prosto zanalizować i powiedzieć, że był tym albo był tamtym, albo że na przykład był pedofilem. Nie był ani... To jakby tutaj ta jego erotyka jest bardziej skomplikowana i chodzi o coś innego. Jedno jest pewne, że Gombrowicz w erotyce nie znosił takich instytucjonalnych form. I definicji jakichś jednoznacznych. To znaczy dla niego w erotyzmie męsko-kobiecym, heteroseksualnym, problemem było to, że no, trzeba będzie w ostatecznej sytuacji już, trzeba będzie powić dzieci, prawda, ożenić się, uczestniczyć w uroczystościach rodzinnych. No, to wszystko, co stanowi no, właśnie dla wielu ludzi urok życia w rodzinie, prawda, bycie razem, no, swego rodzaju przymusy rodzinne nie są odbierane jako coś no, miał chyba mocny uraz do rodziny po swojej rodzinie. I chyba stąd mu się to wzięło, że on uciekał bardzo od takiego modelu. No i teraz była jakaś trauma u niego. Powiedziałaś coś, co jest dobrym wstępem do kolejnego pytania. Czy uważasz, że w Gombrowicza życiorysie istnieje jakaś konsekwencja natury fabularnej? Czy można zrobić z Gombrowicza postać literacką? On jest świetną postacią literacką. Gombrowicz mówił i to się doskonale da zastosować do jego życia, że samo życie może być sztuką, że w sposób, w jaki my żyjemy, można być po prostu artystyczny. Tak? On miał to zdecydowane wyczucie, jak wiemy doskonale, dramatu, bo potrafił reżyserować jakieś sytuacje i w pewnym sensie nie wiem, czy to było bardzo świadome, ponieważ to jego życie ma kilka takich momentów, których on nie był w stanie właśnie wyreżyserować. To znaczy jakby może był w stanie wyreżyserować pierwszy akt, ale zupełnie nie miał pojęcia, co mogłoby się zdarzyć później, jak na przykład decyzja wyjazdu do Argentyny. Podjął się tego, wszedł w to, ale przecież nie miał pojęcia, co będzie potem. Nie wiedział, że to go zdeterminuje tak, że nigdy do Polski nie wróci, że w ogóle będzie wojna. Znaczy to akurat przeczuwał, że potem ona się skończy, że znajdzie się w takiej sytuacji. Ale miał taką umiejętność, jego życie jest niezwykle ciekawe, dlatego teraz pytają mnie czasami, o kim więcej chciałabym pisać, znaczy, czy chciałabym napisać teraz jeszcze czyjąś biografię, ja mówię, ale nie bardzo widzę inną taką postać, tak intrygującą jak Gombrowicz, właśnie z tak niezwykle skomplikowanym, ciekawym życiem, nie tylko
jego jako człowieka, ale do tego plus historia, plus jego dzieło, które zostawia. Tam jest kilka takich poziomów i na wszystkich poziomach jest to niezwykle skomplikowane, jest trudne i niejednoznaczne. To mnie bardzo satysfakcjonuje, że to jego życie nie jest takie jednoznaczne. To znaczy jedyny taki element, leitmotiv, powiedziałabym, który odnajduję, to jest niezwykła wrażliwość jego jako dziecka pierwotnie, która później poprzez kompleksy wytwarza jakiś jego sposób obrony dystansu przed światem, który staje się jego bronią. I to się rozwija tak bardzo, wydaje mi się, że widoczny sposób. On wytwarza siebie w pewnym sensie, potem już tworzy swoją legendę i w ogóle mity, i dlatego był takim pisarzem, o którym wszyscy myśleli, że wszystko już wiedzą, że jakby w ogóle biografii na jego temat było już wiele napisanych. Ludzie z wielkim zdziwieniem przyjęli fakt, że to jest pierwsza biografia, oprócz tej twojej takiej popularyzatorskiej, krótkiej, którą napisałeś dla wydawnictwa dolnośląskiego kiedyś. Mhm. To jakieś takie było przekonanie, że o Gombrowiczu dużo wiemy. Wydaje mi się, że on to że wiele rzeczy reżyserował, ale historia XX wieku była tak nieprzewidywalna, że jemu się to bardzo często niestety wymykało i wtedy znajdował się w takim czymś, co najbardziej widoczne jest w ślubie, w takich jakichś przestrzeniach jakiegoś, jakichś takich czeluściach czarnych, bardzo dramatycznych, które pokazywały jakąś grozę świata i w których on tą swoją niezwykłą wrażliwość, jeszcze tą byłą dziecięcą, wykorzystując, był w stanie użyć w sztuce. Nie wiem, czy się klarownie wyrażam, ale tak, on na pewno bardzo dużo reżyserował, ale wciąż był stawiany przed zupełnymi nieoczekiwanymi wyzwaniami. Także jak najbardziej, im bardziej się starał, tym bardziej jakoś to się jednak wymykało, bo się nie dało umknąć w tym XX wieku tym różnym niespodziankom, które historia w zasadzie szykowała. Dlatego on przeklina bardzo często tą historię. On ciągle ma taki motyw ucieczki przed historią. On ciągle przed czymś ucieka. Ta historia go goni. On chciałby swoje życie ukształtować inaczej i ciągle coś mu staje na drodze. I to na drodze staje mu zawsze z tej strony historycznej. Znaczy tego, co my dzisiaj uważamy za historię, a co wtedy po prostu było bieżącą polityką. Mhm. Ale jednocześnie jest tak, przynajmniej według mnie, istnieje taka zasadnicza różnica między Kronosem a biografią Gombrowicza. Otóż Kronos jest według mnie taką próbą do dotarcia do biografii in crudo, takiej biografii w stanie surowym, która nie zawiera zbyt wielu, bo jakieś musi zawierać i zawiera, takich łączników pokazujących, że coś wynika z czegoś innego, prawda? Natomiast biografia jakby nie może się bez tego obejść. To jest tak, jakby pisarz w pewnym momencie powiedział, ja chcę wiedzieć, kim jestem, ale bez podpowiedzi ze strony literatury. Chcę na moment przestać być bohaterem literackim, chcę być zbiorem faktów z życia i zaczyna te fakty notować po prostu jeden za drugim. Przy czym jeden porządek tej faktografii to jest chronologia, prawda? I teraz, kiedy już stworzy taką biografię, przychodzi biograf i mówi, to jest materiał do mojej książki, ale ja już będę pisał inaczej. Czy coś takiego było w twojej... Troszkę w tym jest racji. To znaczy ja zauważyłam, najpierw wydawało mi się, że jak już dojdę do tego okresu, który jest w Kronosie obecny tak na bieżąco, czyli gdzieś od około 1953 roku, to że nie będę się mogła, że w jaki sposób mi to będzie hamowało w pisaniu, bo będę ciągle musiała sprawdzać wszystko w tym Kronosie, tak? Czy dobrze powiedziałam, czy dobrze było. A potem się okazało, że ja z tego nie korzystałam tak często, że właśnie same te fakty to jest za mało, żeby stworzyć jakąś linearną opowieść.
Ja już znałam treść Kronosu i w tym sensie może nie musiałam tak bardzo tam zaglądać, bo ja wiedziałam, co w jego życiu się mniej więcej wydarzyło, a jak wracałam, to tylko po to, że w takich momentach, kiedy potrzebowałam uściślenia, czy to rzeczywiście było jakby na tej linii, na tej osi wydarzeń w tym miejscu, czy najpierw o tym powinnam wspomnieć, czy o czymś innym, żeby nie pomylić jakby chronologii, ale tam są tylko same punkty, a ja musiałam to wypełnić jakąś mazią, jakąś treścią. I okazało się, że ten Kronos, obawiałam się tego, wcale nie stał się moim takim głównym, priorytetową, taką pomocą, podręcznikiem przy pisaniu o tych latach, które on najlepiej obejmuje. To mnie zaskoczyło. To znaczy, że to pokazuje, jak bardzo to jest suche, jak bardzo to musi być nieczytelne dla ludzi, oprócz przypisów, po prostu dla ludzi z zewnątrz, że tam rzeczywiście, gdyby się nie wiedziało, że to jest artysta, to w zasadzie nie bardzo byśmy się domyślili, że to w ogóle jest jakiś literat, prawda? Tam o literaturze jest bardzo mało. On tylko czasami wspomina, skończyłem pierwszą scenę porno i to jest taka jedna króciutka wzmianka na kilka lat. Bardzo mało jest literatury w Kronosie. To jest tylko taki człowiek zredukowany do dat, do faktów, do miejsc. On często miejsca też wspomina, na jakiej ulicy, często ulicami sobie porządkuje tą. To prawda. No ale to właśnie byłaby to taka realizacja właśnie tej biografii bez spoiwa. Mhm. Biografii, która się rozleciała na właśnie na fakty. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy myślisz, że inna biografia Gombrowicza jest jeszcze możliwa? Tak, ja myślę, że jest możliwa. Ja założyłam sobie, że piszę tę książkę, żeby służyła przez następnych kilka dekad, ale wyobrażam sobie, że na przykład za jakieś 40-50 lat powstanie potrzeba nowego odczytania, chociażby z tego powodu, że ja już piszę o tych faktach literackich, historycznych XX wieku z perspektywy człowieka, który nie bardzo wie coś na ten temat. To znaczy po prostu za te 40-50 lat to może być coś takiego jak dla nas wiek XIX, że dużo więcej rzeczy trzeba będzie wyjaśnić, inaczej naświetlić. Być może znajdą się jakieś jeszcze małe drobiazgi, może powstaną jakieś nowe szkoły metodologiczne związane z pisaniem biografii, które w Polsce są jeszcze w powijakach, więc może się coś takiego wykształci, co będzie atrakcyjną formą nową na podanie tego życia. Wyobrażam sobie, że tak, to znaczy byłoby naiwnością sądzić, że to jest raz na zawsze zrobione i nikt nigdy już więcej. Nie wiem, kiedy skończy się ludzkość, ale chyba jeszcze trochę potrwa. Pewnie tak. To znaczy być może powstaną takie książki jak te eseje Jarosława Marka Rymkiewicza o Mickiewiczu, prawda? Takie rekonstruujące albo właściwie szukające sprzeczności w dotychczasowych relacjach, prawda? Czy to w listach, czy to w dokumentach, bo Rymkiewicz w ten sposób przeprowadza swoją narrację o Mickiewiczu, że on szuka, co jest skłamanego ewentualnie, co jest sprzecznego w tych wieściach naszych, tych wiadomościach o Mickiewiczu. I to jest rzeczywiście ciekawe, prawda? To jest rzecz, której warto poświęcić miejsce i uwagę. Natomiast takiej źródłowej biografii, która jest owocem prawdziwej znajomości środowiska, nie tylko tekstów, ale miejsc. No nie wiem, tak jak myśmy jeszcze oboje widzieli te pokoje, w których Gombrowicz wygłaszał wykłady dla pań albo dla młodych panienek. Widziałam jego pokój w ogóle na ulicy Wenezuela, widziałam jeszcze mieszkanie Vans sprzed remontu z wanną, która tutaj ma przyjechać, jeszcze tam w łazience, więc dużo jeszcze autentycznych rzeczy byłam w stanie dotknąć i ludzi spotkać, tych ostatnich, których jeszcze można było spotkać, także był to ostatni naprawdę moment na to, żeby załapać
taki kontakt personalny z tą rzeczywistością osobisty. Ostatni dzwonek na to, żeby to tak, coś takiego powstało. W tym sensie ta biografia jest definitywna. Czy pani dalej będzie drążyć temat Gombrowicz? Ja mam wrażenie, że raczej temat Gombrowicz drąży mnie niż ja jego. Ja już miałam kilka razy tak, najpierw po książce o argentyńskich przygodach Gombrowicza, że wydawało mi się, że po prostu zrobiłam wszystko, co miałam z nim zrobić i po prostu mogę sobie teraz żyć. Potem przyszedł Kronos i też sobie myślałam, że no, zrobiłam Kronos i przypisy i mam z głowy. A potem biografia. I teraz po tej biografii też sobie naiwnie myślałam, że to koniec, że będę teraz szczęśliwa i tak dalej. Ale już wiem, że pewnie tak nie będzie, pewnie się jeszcze coś pojawi, nie mam pojęcia co. A także ten Gombrowicz mi się tak wpycha w życie i nie mogę się go pozbyć. Był dosyć natarczywy. Ale Gombrowicz tak ma, to się u wielu osób objawiało, zwłaszcza tych, którzy z nim mieli żywy kontakt. Takie właściwości ja sobie to nazywam wampiryczne, że wchodził komuś tak w krwiobieg i nie można się go było pozbyć, więc on mi wszedł, nie zatruwa mnie, sobie żyjemy w jakiejś takiej symbiozie, to znaczy ja to nazywam życiem z trupem. Na szczęście nie musiałam się z nim konfrontować osobiście, bo nie wiem, czy bym zdała ten egzamin, ale ta relacja jest taka dosyć pokojowa. To znaczy on mnie nie uwiera, nie przeszkadza mi straszliwie, mój stosunek się do niego jakoś radykalnie nie zmienia. Ja go cenię bardzo jako człowieka, który w dużej mierze mnie uformował, bo jak mówiłam, jako 15-latka na niego trafiłam i to było bardzo mocne uderzenie dla mnie wtedy, które na pewno mnie ukształtowało. I wciąż odczuwam po prostu za to wdzięczność. No jedyne co to, że właśnie tak co chwilkę pojawia się w tym moim życiu, zabiera mi czas, zabiera czas mojego życia, rodziny i tak dalej, ale już chyba trochę przyzwyczaiłam do tego. A czy spotkała się pani z panią Hondzyńską z okresu właśnie argentyńskiego? Ja, że tak powiem, ja się z nią osobiście nie spotkałam, bo w latach, kiedy ona jeszcze żyła, ja nie myślałam, że będę pisała coś takiego. Tak, wtedy byłam jeszcze młodą studentką i nie przyśniło mi się coś takiego. Więc ja się spotkałem z Sofią Hondzyńską, byłem u niej w domu. To niezwykle atrakcyjna pani, w sensie intelektualnym. To były świetne rozmowy. No, ale ja przede wszystkim miałem wielkie szczęście, ja nie wierzyłem swoim oczom, że u niej znajduje się ten obraz słynny, widok Sorrento, który był wieszany do góry nogami. Znana sprawa z dziennika, ponieważ ona odziedziczyła ten widok Sorrento. Potem jeszcze po jej śmierci spotkałem się z takim panem, który był konsulem polskim w Strasburgu. Boże, jego nazwisko już w tym momencie wyleciało mi z głowy. I okazało się, że on chyba Szymanowski, nazywał się tak. W jego po śmierci Zofii Hondzyńskiej, z którą był pokrewniony, u niego z kolei był widok Sorrento. Także jest też taki osobny byt przedmiotów, które są związane z Gombrowiczem. Co można podziwiać tutaj właśnie. Przeszłam sobie przed spotkaniem przez walizkę, którą pamiętam. Motyw walizy w tej biografii jest taki istotny, bo najpierw z tymi walizkami wyjeżdża w pośpiechu do Gdyni, żeby załadować się na statek. Potem z tymi walizkami zbiega z tego samego statku, żeby zostać w Buenos Aires. Potem z nimi dojeżdża do Europy. Taszczy ze sobą do Vans i potem jeszcze dziedziczy Jerita. Także walizka stojąca tutaj na schodach jest jednym z tych takich kluczowych, bo fajka oczywiście. Jest kilka takich przedmiotów w życiu Gombrowicza, które są takie kultowe, można powiedzieć. Dla mnie walizka jest chyba najbardziej. Tutaj będzie za niedługo też chyba inauguracja nocnika, który Gombrowicz podarował na chrzest syna Alejandra Rusowicza Adrianowi, z wymalowanymi scenami przez swojego przyjaciela malarza Eichlera, ze scenami ze swoich książek. Jest tam między innymi Wypięta pupa, która ilustruje Ferdy Durkę. Także jest kilka takich śmiesznych przedmiotów związanych z Gombrowiczem.
I czasami te historyjki gdzieś tam, takim leitmotivem też jest motyw rąk, który bardzo mnie poruszał i on się w różnych scenach pojawia w tej książce, tego jak Gombrowicz patrzy na czyjeś ręce, potem w ostatniej scenie, kiedy umiera, jego ręce z kolei składane, już bezwładne i niebieskie, które opisywała Rita. A czy może Pani coś powiedzieć na temat relacji Gombrowicza i Rity Gombrowicz? Znaczy oni się poznają w takim specyficznym miejscu, który jest takim, taką rezydencją dla artystów, intelektualistów francuskich w opactwie w Wyoming. I tam oboje się znajdują, można powiedzieć, na zakręcie. To znaczy Rita powinna była już mieć napisany swój doktorat, który pisze od lat. I wisi nad nią już powrót do Kanady, której nie lubi, w której nie chce mieszkać. Tak naprawdę wolałaby zostać we Francji, ale nie kończy tego doktoratu, nie może się zmobilizować i nie ma pomysłu na życie. Gombrowicz z kolei choruje, ma wrócić do Argentyny, ale kalkuluje, że na zimę mu się nie opłaca, więc chciałby troszeczkę przeczekać, ale zupełnie nie wie, gdzie się podziać. Z tymi walizkami właśnie się taszczy z miejsca w miejsce. W kulturze, w Maison Lafitte nie chcą go za bardzo gościć. Jest jakaś niechęć i znajduje się tam ostatecznie. Tam się poznają jak tacy rozbitkowie troszeczkę na jakiejś samotnej wyspie. I Gombrowicz występuje z propozycją, żeby Rita stała się jakąś jego asystentką, sekretarką. On to już wcześniej próbował proponować innym kobietom, ale jakoś żadna się do tej pory nie zgodziła. Rita się zgadza, bo jest to dla niej właśnie jakieś rozwiązanie życiowe. Wyjeżdżają razem do Vans na południe w związku z tym, że Gombrowicz potrzebuje odpowiedniego klimatu do swojej astmy. I tam zaczyna się jakiś taki dziwny etap w życiu Gombrowicza, taki rodzinny. Rita stwarza mu dom, warunki jakiegoś spokoju, aranżują tam takie rodzinne życie, przygarniają psa, przygarniają kota. Samochód nabywają, tak, odbywają wycieczki po okolicy, cieszą się tym, a jednocześnie Rita chciała przez lata i być może po prostu tego jej brakowało, widzieć ten związek jako takie intelektualne partnerstwo, ale ona jest jeszcze przed 30 w tym czasie, wciąż czuje się taką zagubioną, może nawet powiedzieć nastolatką, ciągle jakoś tak nieukształtowaną do końca. Gombrowicz jest tutaj dla niej świetnym mistrzem, bo on się doskonale zna właśnie na niedojrzałości. Ale jest w niej dużo jeszcze niepewności. Jakby tą Ritę, którą znamy, to jest już inna postać. A wtedy jeszcze ma dużo wątpliwości, zahamowań, kompleksów. I tutaj ponownie Gombrowicz, który sam przez całe życie się z kompleksami siłował, jest dla niej jakimś takim dobrym trenerem, instruktorem, aczkolwiek niezwykle wymagającym i czasami boleśnie wymagającym. Także z jednej strony jest takie rodzinne życie i takie pozorny taki komfort typowo mieszczański, jaki są w stanie stworzyć, który jest bardzo wygodny dla Gombrowicza już coraz bardziej chorego, ale z drugiej strony jest taka intelektualna nierówność pomiędzy nimi, której Rita może nie lubiła pokazywać przez lata, która chyba troszeczkę wychodzi w tej książce, w tej historii. Niemniej jednak ja uważam, że to było najlepsze, co się Gombrowiczowi mogło w tym momencie wydarzyć. Nie wiem do końca, czy to było najlepsze, co mogło się Ricie wydarzyć. Ona dzisiaj z perspektywy swojego wieku, nie wiem dokładnie do jakich wniosków dochodzi, raczej mówi, że to było coś dobrego w jej życiu, ale ciągle mam jakiś taki niepokój. I chyba nie tylko ja, czasami jak rozmawiam z ludźmi, którzy ją znają, taki niepokój, że właściwie z Gombrowiczem jako mężem żyła przez pół roku, a potem 40 ponad lat życia poświęcała mu w katorżniczej wręcz pracy, zajmując się jego dziełem, prawami, różnymi konfliktami jeszcze za czasów komunistycznych. Także to nie była prosta droga. Tyle mogę powiedzieć, reszta jest w książce. Właściwie zrezygnowała z własnego życia osobistego. Także no, to jest kobieta, która ofiarowała swojemu mężowi no, więcej niż można sobie wyobrazić.
to też był po prostu jakiś sposób jej na życie, który sprawiał też jej jednak przyjemność, bo wciągał ją w tę orbitę intelektualnego życia tych wschodnich Europejczyków wprawdzie, ale ona bardzo często mówiła o tym, że była zafascynowana tymi ludźmi ze wschodu, że to było niezwykłe środowisko, dużo bardziej takie inspirujące po prostu intelektualnie niż to, które znała z Kanady, ale nawet niż to francuskie. Ona bardzo mówiła nieraz o tym, że ceniła i niezwykle dużo się uczyła klasy od tych ludzi, którzy, jak mówiła, stracili wszystko, a wciąż potrafili zachować jakąś taką niezwykłą światłość intelektualną, odwagę, jakiś zachować kręgosłup moralny w tym wszystkim. Że to była dla niej taka niezwykła lekcja. Ja chciałam jeszcze zapytać, dlaczego pani wybrała taki tytuł? A, to troszeczkę był... Tak, ja wiem, że to jest jego sekret, ale czy pani uważa, że on jest rzeczywiście, że można powiedzieć o nim, że on jest genialny, albo na czym polega jego geniusz? Ten tytuł ja odbieram troszkę jako sarkastyczny. Bo i Gombrowicz, który mierzył, rzeczywiście mierzył w tę stronę, sam kpił sobie nieraz z tego. To nie było, z jednej strony on tak pożądał tego, miał takie ambicje, ale z drugiej strony czym jest geniusz w XX wieku? Jakby to jest taki termin XIX-wieczny, który w XX wieku już wygląda troszkę jak parodia. A Gombrowicz był mistrzem właśnie parodii, parodiowania form tych stałych, jakichś już uświęconych. Więc ja to widzę w taki sposób. Ten tytuł troszkę wyniknął przez przypadek, bo ja myślałam najpierw o innym. Pisałam tą książkę trochę jak mapę, jako mapę jego życia i myślałam, że oprócz nazwiska Gombrowicz w podtytule będzie po prostu mapa życia. Ale wydawnictwo powiedziało, że to jest za mało jakieś takie seksapilne i szukaliśmy czegoś lepszego. I ja w pewnym momencie powiedziałam coś o geniuszu, to ich jakoś zainspirowało i drążyliśmy w tę stronę i jakoś tak właśnie wyszło ja geniusz. To nie jest geniusz w tym rozumieniu jak Mickiewicz, Słowacki, chociaż on od tego startował. To było jego taką inspiracją jako młodego chłopca. Może będzie większy geniusz niż Mickiewicz. Tak, chociażby dlatego, że miał dystans do tego i że potrafił się z tego śmiać. On nie traktował już tego na poważnie, bo w XX wieku trudno to było traktować poważnie. Jeszcze Thomas Mann traktował to na poważnie i Gombrowicz bardzo się temu przyglądał, ale już wiedział, że ten model jest zużyty. Tam jest taki moment w książce, kiedy on się zastanawia, kiedy już ta sława jego się zaczyna kręcić, kiedy zaczynają go publikować we Francji, kiedy zaczynają się już wydania, nowe tłumaczenia na inne języki. On wtedy zaczyna się zastanawiać, tak kalkulować już zupełnie na zimno i opisuje to, to jaki styl powinienem teraz przybrać? Czy styl taki, na przykład ala właśnie Mann, czy styl siaki, czy owaki? Jak ja mam się uplasować jako ten geniusz? W zasadzie żaden ten model już nie pasuje, bo ta cała rzeczywistość jest zupełnie inna, więc ten jego model to jest taki, no tak, chciałbym być geniuszem, tak jak oni byli tymi geniuszami, ale dzisiaj się już nie da, w związku z tym mogę się tylko śmiać z tego geniusza, ale czemu nie? Dobrze brzmi, więc biorę. Jeśli chodzi o... Gombrowicz był niezwykłą osobowością, jest otoczony ogromną legendą, zwłaszcza w Argentynie, gdzie jak w ogóle to tak działa, że im mniej się o nim wie, tym bardziej właśnie działa legenda. Teraz się to troszeczkę zmienia, ale faktem jest, że jego książki są przetłumaczone na oszałamiającą liczbę języków. To jest autor najczęściej tłumaczony. Faktem jest, że wciąż, i to zwłaszcza w momentach kryzysowych, kiedy następują jakieś tąpnięcia w jakichś kulturach, bo on funkcjonuje nie tylko w Polsce. Na przykład Kronos, pierwsze miejsce, gdzie był wydany poza Polską, to były Chiny na przykład. To pokazuje, jak on się potrafi okazywać wciąż aktualny. On ma niezwykły ładunek takiej uniwersalności w swoim dziele, która może być ciągle aktualizowana poprzez okoliczności, bo tam jest niezwykle dużo ożywczej treści, bo cały czas jakby głównym ładunkiem, który oferuje Gombrowicz, to jest jakby wejście w jakąś wolność poprzez pewną formę buńczuczności, takiego odrzucenia powiedzmy form wynikających z konwenansów. Czyli cały czas jest tam taki bardzo duży ładunek świeżej rebelii.
która może otwierać drzwi głównie w stronę wolności, jest doskonałą odtrutką na wszelkie ideologie, na wszelkie indoktrynacje i tak dalej. Więc właśnie w tych momentach, kiedy one się pojawiają, kiedy ten świat się zamyka i zaczyna nas coraz bardziej narzucać jakieś definicje, tym bardziej Gombrowicz właśnie się okazuje tutaj otwarciem i ucieczką od tego. A niestety tych okoliczności ciągle jest pełno i ciągle w jakimś tam miejscu na świecie one się pojawiają w różnych modyfikacjach i on się wtedy doskonale sprawdza. Jest dużo takich pisarzy, którzy mają swoje momenty i te momenty przemijają. W wypadku Gombrowicza wydaje mi się, że on wciąż będzie się w stanie bronić jeszcze nawet za 100 lat, aczkolwiek może tutaj zacząć trochę przeszkadzać kwestia języka, ten język może się zmienić, może będzie trudniej Gombrowicza czytać, może trzeba będzie jakieś wtedy egzegezy troszeczkę lingwistyczne dołączyć, żeby pewne tam wyrażenia, pewne fakty wyjaśnić. Niemniej jednak jest chyba cały czas bardzo wyraźnie czytelny ten ładunek buntu, tak? Tej rewolty, której on dokonuje w stosunku do języka, w stosunku do form, w stosunku do konwenansów, w stosunku do siebie samego, właśnie do tej formy geniusza i tak dalej. Także to kwestia dewiacji to w ogóle nie jest, nie może być ujmowane w ten sposób. To jest człowiek, który jest artystą, który otwiera nowe drzwi. To jest wciąż artysta rewolucyjny i awangardowy, można powiedzieć. Wywrotowy on mówi o sobie. On jest wywrotowcem w pewnym sensie. To nie jest dewiacja. Dewiacja to jest po prostu jakiś tam medyczny czynnik. Natomiast tutaj jest człowiek, który poszukuje. Tak, który poszukuje i który otwiera, jednocześnie nam pozwalając zrobić ileś kroków dalej w naszym, nie wiem, życiu, rozumieniu świata, podejściu i tak dalej. Jeszcze dodałbym parę... Powiedziałabym, że jest wywrotowcem, a jednocześnie jest szlachcicem, jakby pani łączy. No on jest szlachcicem poprzez urodzenie, jest ziemianinem poprzez urodzenie. On się czuje szlachcicem w ten taki śmieszny troszeczkę staropolski sposób. Z jednej strony dlatego, że jego rodzina miała bardzo, ze strony ojca, miała bardzo rozbudowaną, bogatą dumę ze swojego pochodzenia, które to było pochodzenie samo z siebie było dosyć, powiedziałam, przeciętne, niewystające ponad. Nie było najgorsze, nie było najlepsze, on sam zresztą o tym tak mówi. Niemniej jednak strasznie był mocny mit tej litewskości u nich w rodzinie, tej szlacheckości. I on też dużo ma takich cech, które z tej rodziny wynikają, takiej czuporności, takiej ciągłego starcia, prowokowania, polemik pomiędzy ludźmi. Ta jego rodzina litewska, rzeczywiście historia tej rodziny obfitowała w przefantastyczne incydenty, z obcinaniem uszu w kościele, na przykład podczas mszy w ramach zemsty jednej rodziny na drugiej rodzinie. To takie dzieje z XVI-XVII wieku, zupełnie, można powiedzieć, właściwie prymitywne dzisiaj. Więc on czerpie z tego, dlatego że to jest taka bardzo silna mitologia rodzinna, ale z drugiej strony wszystko to, co robi później jako artysta, jako człowiek dorastający, to jest odrzucanie tego. On wyśmiewa cały czas te dworki i mówi, gdzie nie pojedziesz, jest to samo. Tutaj salon wygląda tak śmak, tutaj lustro, tutaj fotelik, tutaj coś tam. Tutaj grają w brydża, pójdą na konie, pojeżdżą na koniach i w zasadzie, a panny tylko szukają mężów i głupie dowcipy, tanie. I już nie będę tego bardziej określać, okej. Okay. Więc on jest, bo się urodził w tej klasie i dziedziczy pewne wyraźne cechy związane z tym, maniery zachowania się, formy zachowania przy stole, wybierania ubioru, na przykład kompletowania jakichś tam mebli w salonie, na przykład kiedy już urządzają z rytą, to robi to wbrew tym trendom, które on znał z dworków. Rozbija to. Także z jednej strony tak, jest poprzez urodzenie, jest silnie tym naznaczony poprzez formę wychowania. No jest to po prostu, Rita mówiła o tym, że on po prostu miał zawsze taki bardzo wyraźny kręgosłup moralny, który ona wiedziała, że wynika właśnie z formacji, z domu. Natomiast on uprawiał ten swój snobizm, wielbił i rozkoszował się nim, jednocześnie wiedząc, że to jest idiotyczne, sam wyśmiewając siebie, dlaczego ja, artysta, taki geniusz i tak dalej, lubuję się w czymś takim. W zasadzie powinienem przecież być ponad tym.
Ale to jest jedna z właśnie z tych kontrowersji u Gombrowicza. Tak samo jak jego seksualność jest skomplikowana, tak samo to jego ziemiaństwo i krytyka tego ziemiaństwa nie jest jednoznaczna. Bardzo łatwo się to upraszcza w dzisiejszych czasach, zwłaszcza przy takim rozwoju jakiegoś takiego badań na temat ziemiaństwa, częstych albumów, które się wydaje jakby takiej rewitalizacji tego środowiska i takiego próby zrekonstruowania tego świata, który przepadł. Ja pamiętam, że była taka wystawa na przykład organizowana przez IPN, kiedy Gombrowicza się pokazywało tylko poprzez ziemiaństwo. No tak, no on wyrósł z tej rodziny, mieli dworek, stracili ten dworek, tak jak wszyscy ziemianie i tak dalej, ale to nie jest cała prawda na temat Gombrowicza. On jest ziemianinem z urodzenia i posiada pewne cechy, ale tam jest jeszcze masa innych rzeczy w nim, które właśnie zaprzeczają temu. Także tam jest cały czas taka walka dialektyczna pomiędzy jednym a drugim. No, chciałbym powiedzieć tutaj kilka słów, które uważam za istotne. To znaczy, jest tak, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat myśl ludzka posuwa się nieustannie gdzieś na oślep w różne kierunki, co jest spowodowane po prostu niesłychanie szybkim procesem przemian rozmaitego rodzaju. Przemian komunikacji, przemian w świecie wartości, przemian w kwestii celów egzystencji, przemian w religijności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest proces, który jest procesem dość czasami dramatycznym, ale no, tym żyjemy, no bo jeżeli przestaniemy się na takie tematy porozumiewać i dyskutować, no to będzie źle z nami jako gatunkiem istot myślących. Otóż wszędzie, bo na początku wydawało się, że te deklaracje Gombrowicza, że jest geniuszem, są takim tylko żartem. Ale teraz, kiedy widzimy, i to rzeczywiście jest już rzecz sprawdzona na wielu przykładach, jak widzimy, w jakąkolwiek stronę ludzka myśl się posuwa, to gdzieś wreszcie okazuje się, że dla tego kierunku myśli Gombrowicz był prekursorem. To jest coś niezwykłego. Właśnie dopiero w ostatnich może kilkunastu latach to się tak mocno jakby uwydatniło. To naprawdę jest pisarz bardzo ważny. I to, czy my go nazwiemy geniuszem, czy my go nie nazwiemy geniuszem, nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie to, kim on jest dla tych, którzy poszukują nowych dróg. Proszę Państwa, ja proponuję takie rozwiązanie. Poprosimy gości, żeby pozostali przy tym stoliku i będzie czas jeszcze na indywidualne rozmowy i podpisywanie książki przez autorkę. Dobrze? Możemy przyjąć tak? Taki sposób. Dziękuję bardzo.